Spotykamy się dokładnie rok po napaści Rosji na Ukrainę. Jak ten rok zmienił sojusz północnoatlantycki? Ten rok udowodnił znaczenie NATO, Ameryki Północnej i Europy, które współpracują. Pokazał też, jak ważne jest to, że my od 2014 roku, bo ta wojna nie zaczęła się w ubiegłym roku, ale w 2014 roku, wraz z nielegalną aneksją Krymu i wkroczeniem Rosji do wschodniego Donbasu, więc my od 2014 roku wraz z sojusznikami w NATO wdrożyliśmy największe wzmocnienie naszej kolektywnej obrony od pokoleń. Z większą liczbą żołnierzy gotowych do walki po raz pierwszy w naszej historii na wschodniej flance sojuszu, także z siłami wysokiej gotowości, a także wszyscy nasi sojusznicy zwiększyli wydatki na obronę od 2014 roku po latach obcinania budżetów obronnych. I to wszystko postawiło nas w sytuacji, w której mogliśmy wspierać Ukrainę. Ale także chronić każdy centymetr terytorium NATO i wysłać do Moskwy jasny komunikat, że jesteśmy tam, by bronić wszystkich członków NATO. Wspomniał Pan o obronie Ukrainy. Polska była krajem, który naciskał na sojuszników, by wysyłali czołgi, leopardy, patrioty. Gdyby Pan miał opisać polskie działania czy decyzje w tym okresie, co by Pan powiedział? I will Chciałbym pochwalić Polskę za to, że jest kluczowym sojusznikiem i wiodącym sojusznikiem w udzielaniu wsparcia Ukrainie. Zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i zaawansowane systemy, które Polska dostarczyła i które napędzają niektóre procesy w sojuszu i wśród partnerów. Polska dostarcza również cięższe systemy, takie jak czołgi bojowe, ale dobre jest to, że sojusznicy NATO są zjednoczeni. Konsultujemy się, dyskutujemy, także w kierowanej przez USA grupie Rammstein, która skupia wiele krajów i która koordynuje wysiłki mające na celu zapewnienie wsparcia Ukrainie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie możemy pozwolić, by prezydent Putin wygrał na Ukrainie. To będzie tragedia dla Ukraińców, ale też niebezpieczne dla nas wszystkich, bo uczyni nas bardziej bezbronnymi. Lektardy, Uh, that will be a tragedy for the ukrainians but also dangerous for all of us uh, because uh, it, will, it will make us more vulnerable Polacy słyszeli wiele razy, że artykuł 5 jest nienaruszalny, święty. Pan o tym mówił, będąc w Warszawie, prezydent Biden także. Ale Polacy czuliby się bezpieczniej, gdyby więcej wojsk natowskich było na wschodniej flance, na polskiej ziemi. Pan mówił kiedyś, że po rosyjskiej napaści na Ukrainę NATO wzmocniło swoją obecność. 40 tysięcy wojsk pod natowskim dowództwem jest na wschodzie sojuszu. Ale moje pytanie jest następujące. Kiedy wielonarodowe grupy. Wojowe zostaną zwiększone z batalionów do poziomu brygady. To, co zostało uzgodnione w Madrycie. Przede wszystkim, już teraz znacząco zwiększyliśmy naszą obecność, zarówno w ramach NATO, jak i dwustronnie. Stany Zjednoczone mają tysiące żołnierzy w Polsce. Są też inni sojusznicy, którzy zwiększyli swoją obecność we wschodniej części sojuszu. Po drugie, uzgodniliśmy na szczycie w Madrycie, że grupy bojowe powinny być zwiększone do poziomu brygady. To oznacza, że powinniśmy mieć dedykowane oddziały, które będą szkolić się, współpracować z danym krajem, w tym przypadku z polskimi oddziałami i siłami, przygotowywać zapasy lub sprzęt. A następnie być gotowe do szybkiego rozmieszczenia, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli coś się wydarzy, lub gdy napięcia i zagrożenia będą narastać. A więc już doszło do zwiększenia liczebności. Mamy siły lądowe, wspierane również przez znaczne siły powietrzne i morskie. Byłem na amerykańskim lotniskowcu, na Morzu Adriatyckim, ale samoloty latały aż nad Morze Bałtyckie i patrolowały niebo, tak więc są to duże możliwości. Ale także oczywiście chodzi też o zwiększenie gotowości wojsk. Zwiększyliśmy tę gotowość. Pracujemy nad dalszym zwiększeniem wysokiej gotowości dużej liczby wojsk, tak abyśmy mogli szybko wzmocnić oddziały. Jest to więc połączenie działań lądowomorskich i powietrznych. Chodzi o wysuniętą obecność wojskową, ale także o zlokalizowane tam magazyny amunicji, sprzętu oraz sił wysokiej gotowości na różnych poziomach, które mogą zostać szybko wysłane w razie potrzeby. Więc to wszystko składa się na wiarygodne odstraszanie i obronę. And then the high czy przed szczytem w Wilnie możemy się spodziewać czegoś widocznego, namacalnego? Rozumiem, że mówi Pan o rozmowach, które się toczą, przygotowaniach, które są prowadzone. Decyzja oczywiście nie została podjęta. Konsultujemy się teraz, jak zawsze w NATO, kiedy podejmujemy decyzje. Podejmujemy je wspólnie w gronie 30 sojuszników. Ale oczekuję, że na szczycie w Wilnie uzgodnimy nowe plany, które jeszcze bardziej wzmocnią naszą. Zdolność do ochrony terytorium NATO, uzgodnimy to, co nazywamy nowym modelem sił zbrojnych, by przyspieszyć zwiększenie gotowości. Ale także zajmiemy się takimi kwestiami, jak na przykład większa obrona powietrzna, więcej systemów dalekiego zasięgu i wiele innych kluczowych rzeczy, które widzieliśmy podczas wojny na Ukrainie. Oczekuję też, że kiedy przywódcy spotkają się w Wilnie, Również zgodzą się jeszcze na zwiększenie wydatków na obronę i nie będą traktować dwuprocentowego progu PKB jako pułapu, do którego się dąży, ale będzie to bardziej jako minimum. I to wszystko jeszcze bardziej wzmocni nasze odstraszanie i naszą zbiorową obronę. Wiem, że to pytanie słyszał już Pan wiele razy, ale czy jest rozważana sprawa stałych natowskich baz na wschodniej flance? Zwiększyliśmy naszą obecność. Mamy grupy bojowe, mamy obecność rotacyjną. Mamy dwustronną obecność wojskową. Podwoiliśmy liczbę grup bojowych z czterech do ośmiu i sprawiamy, że będą one zwiększone w zależności od potrzeb. Więc z elementami dowodzenia mamy więcej przygotowanego wyposażenia, dedykowane siły, dzięki czemu można je bardzo szybko zwiększyć z grup bojowych do brygad. Kluczowe jest więc to, że mamy większą obecność na to na lądzie, morzu i w powietrzu. A jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina prosi o myśliwce. Wiem, że na razie nie ma dyskusji o wysłaniu F-16, ale co z migami? Czy spodziewa się pan decyzji wśród sojuszników o wysłaniu migów na Ukrainę? Sojusznicy stale konsultują się w tych kwestiach. Sojusznicy zapewniają różnego rodzaju wsparcie: paliwo, części zamienne i tak I oczywiście będziemy również konsultować się w sprawie wszelkich nowych systemów. Myślę, że ważne jest to, aby pamiętać o dwóch rzeczach. Dostarczyliśmy już niezwykle zaawansowane i ciężkie systemy uzbrojenia, w tym wozy pancerne, bojowe wozy piechoty, nowoczesne czołgi bojowe, ale także starsze typu sowieckiego i to wszystko ma znaczenie. Są zaawansowane systemy obrony powietrznej, w tym baterie Patriot, coraz więcej artylerii, systemów dalekiego zasięgu, wyrzutni HIMARS, więc to wszystko jest znaczące wsparcie. Ważne jest, aby nadal dyskutować o nowych systemach, jakie nowe rodzaje broni powinniśmy dostarczyć Ukrainie, ale równie ważne jest, a może nawet ważniejsze, zapewnienie, że cała broń, wszystkie systemy, które tam są, które zużywają tysiące pocisków i amunicji każdego dnia oraz wymagają ogromnej konserwacji, by otrzymały amunicję, części zamienne, otrzymały to, co jest potrzebne w utrzymaniu, bo muszą działać tak, jak powinny. To jest wojna na wyniszczenie, a wojna na wyniszczenie to bitwa logistyczna i musimy zwiększyć naszą własną produkcję, ponieważ obecne tempo zużycia pocisków artyleryjskich przez Ukraińców jest wyższe niż nasza produkcja. Oznacza to, że do tej pory wyczerpaliśmy nasze zapasy. To nie jest zrównoważona droga. Tak więc, jedyną drogą dla nas jest zapewnienie, że zwiększymy produkcję. Więc tak, zdaję sobie sprawę, że dyskusje na temat nowych systemów są ważne, ale nigdy nie należy zapominać, jak ważne

Thanks so much for having me.